Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W książce Przekroczyć próg nadziei, w wywiadzie Rzece z Vittorio Messori, Jan Paweł II powiedział, że toczy się dzisiaj bój o duszę świata. I sprecyzował, że ten bój toczy się między Kościołem i antykościołem, między siłami ewangelizacji i antyewangelizacji. Przy czym Jan Paweł II doprecyzował, że te siły antyewangelizacji to nie jest jakaś poetycka metafora, ale wyraźnie powiedział, że one mają swój program, swoje struktury i determinację, z którą walczą przeciwko Kościołowi i ewangelizacji. I następnie Jan Paweł II dodał, że ten bój o duszę świata jest najbardziej zaciekły w miejscach, które on nazwał nowymi areopagami. I co to są te nowe areopagi? I tutaj nieprzypadkowo Jan Paweł II nawiązał do sceny, która jest opisana w Dziejach Apostolskich, kiedy w Atenach święty Paweł Apostoł przybywa na areopag. To było takie miejsce, gdzie spotykali się najwięksi filozofowie tamtych czasów, najwięksi mędrcy tamtej epoki, by dyskutować. To były te elity Aten. I tam święty Paweł zaczął im opowiadać najpierw o jakimś abstrakcyjnym bóstwie, to jeszcze go słuchali, ale w momencie, kiedy zaczął im głosić Jezusa Chrystusa i to zmartwychwstałego, oni zaczęli się uśmiechać pod nosem, pukać palcem w czoło, a w końcu powiedzieli: słuchaj, to przyjdź innym razem i wtedy sobie porozmawiamy. Jan Paweł II precyzuje, że te areopagi dzisiejsze to jest świat elit opiniotwórczych. Świat kultury, świat nauki, a zwłaszcza świat środków masowego przekazu. Czyli te środowiska, które mają największy wpływ na kształt naszej kultury. I w innym miejscu Jan Paweł II pisał, że władza kulturowa jest nawet potężniejsza niż władza polityczna. Dlaczego? Dlatego, że ludzie kultury i ta cała sfera kultury ma większy wpływ na ludzkie poglądy, obyczaje, manie, fobie, że tego nie kształtują w takim stopniu politycy, jak ludzie kultury. I zauważmy chociażby, kiedy wejdziemy do pokojów nastolatków, no to na ścianach nie znajdziemy plakatów polityków. Znajdziemy plakaty właśnie ludzi kultury, gwiazd popkultury, celebrytów, piosenkarzy, aktorów i tak dalej. Zauważmy, że kiedy dzisiaj odbywają się jakieś zamachy stanu, rewolucje i tak dalej, to pierwszym miejscem, jakie trzeba zająć, są centra informacyjne, wieże telewizyjne, stacje telewizyjne, bo kto ma informacje, ten ma władzę. Mi się zawsze przypomina taki przykład. W roku 2000 był wielki szczyt milenijny w Nowym Jorku, właśnie z okazji roku 2000. Zaproszono 170 kilku przywódców państw świata, prezydentów, premierów, głowy koronowane i każdy dostał 5 minut. Przez 5 minut mówił Putin, 5 minut Clinton, 5 minut Kwaśniewski i tylko jeden człowiek dostał pół godziny. I przez pół godziny mógł mówić do wszystkich przywódców świata. Miał tak jak ja tutaj państwa, wszystkich prezydentów i przez pół godziny mógł mówić co chce. I kto to był? To był Ted Turner, szef telewizji CNN. I ciekawe, co on im mówił wtedy. On im mówił, że potrzeba stworzenia nowej religii. Takiej religii, która by zawierała wszystkie pozytywne, tolerancyjne elementy z różnych wierzeń, które jakby się razem poskładało, to powstałaby taka nowa, pokojowa panreligia przyszłości. Więc zobaczmy, jaki wpływ ma ta władza kulturowa, skoro jest w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, jaką teraz opisuję. I taki znany filozof austriacki, Karl Popper, twierdził, że dzisiaj media pełnią rolę
Urzędu Nauczycielskiego Ludzkości. Co robi Urząd Nauczycielski? Podaje do wierzenia, to w kwestiach wiary i w kwestiach moralności, mówi, co jest dobre, a co jest złe. I zauważmy, że dzisiaj media dokładnie pełnią taką rolę. Pierwsza kwestia to kwestia wiary. Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio pisał, że całe nasze życie opiera się na wierze. Ale nie chodziło mu tylko o wiarę w Boga czy jakieś wyższe ideały, ale o wiarę w każdym aspekcie naszego życia. Bo na przykład jeżeli ja spotykam swojego sąsiada i on mi mówi, że coś się stało, to ja wierzę, że to, co on mi mówi, jest prawdą. Jeżeli w szkole uczeń słyszy od nauczyciela przekaz wiedzy, to on wierzy, że to, co mówi nauczyciel, jest prawdą. No ja nie spotkałem żadnego ucznia, który by po lekcji biegł do domu i sprawdzał, czy wszystko, co mu powiedział nauczyciel, jest prawdą. Po prostu wierzymy innym, dajemy wiarę. Dlaczego dajemy wiarę? Bo ten ktoś jest dla nas wiarygodny. Dlaczego jest wiarygodny nauczyciel? Dlatego, że stoi za nim instytucja szkoły, którą postrzegamy jako instytucję, która pozwala nam zdobyć wiedzę i mówi prawdę o świecie. I proszę sobie wyobrazić, że we wszystkich rankingach wiarygodności na jednym z pierwszych miejsc, pierwszym, drugim lub trzecim, zawsze w czołówce, znajdują się media. Media, czyli ktoś, komu dajemy wiarę, właśnie wiarę. Że przekazują nam one pewne rzeczy do wierzenia. Tylko czy media są instytucją, która jest powołana do tego, żeby mówić ludziom prawdę o świecie? Generalnie jest tak, że ponad 90 kilka procent mediów to są media komercyjne, których zadaniem jest przynosić swoim właścicielom dochód, pieniądze. Z czego się biorą pieniądze? Z reklam. Żeby były reklamy, trzeba mieć oglądalność. Żeby mieć oglądalność, trzeba przykuć widzów do ekranu. I gdyby pokazywać świat jeden do jednego, to takiego efektu się nie osiągnie. I są bardzo dobrze opracowane mapy reakcji człowieka, bardzo dobrze sprawdzone metody oddziaływania na różne, można powiedzieć, nawet fizjologiczne bodźce, że wiadomo, jaki efekt wywołać, żeby przykuć uwagę widza, słuchacza. I generalnie uwaga człowieka zaczyna po 7 minutach mniej więcej tak opadać, więc potrzebny jest jakiś bodziec. I takie dwa podstawowe bodźce to jest seks i przemoc. Dlaczego? Bo one odwołują się do tego, co w człowieku pierwotne, tego instynktu przetrwania. Seks, czyli instynkt przedłużenia gatunku, prokreacji, i przemoc, czyli instynkt przetrwania, uruchamia się hormon albo ucieczki, albo walki. I przeważnie, jak zobaczymy program telewizyjny pod tym kątem, to wtedy zobaczymy, że te sceny są co jakiś czas dawkowane właśnie po to, żeby przykuć uwagę. I to widać szczególnie w ofercie dla dzieci. Dlatego, że w przypadku dzieci nie można pokazywać scen seksu, więc jest więcej przemocy. I generalnie godzina programu dla dzieci zawiera 5 razy więcej scen przemocy niż godzina programu dla dorosłych. Jak się obejrzy te wszystkie kreskówki, to tam cały czas te sceny przemocy mają miejsce. Pamiętam, że kilka lat temu na KUL-u profesor Maria Braun-Gałkowska zatrudniła swoich studentów, żeby oglądali przez cały dzień, przez cały tydzień TVP i TVN i obliczyli, ile takich scen jest. I proszę Państwa, to były takie dane, sceny przemocy w ciągu doby. W pierwszym programie TVP 395, w TVN-ie 1104, seksu w TVP 234, w TVN-ie 772. No to są dane, które
potwierdzają to, o czym mówię. I tutaj widzimy, że zmienia się przez to postrzeganie świata, bo dotyczy to zwłaszcza dzieci, bo dzisiaj nastolatek przeciętny w krajach zachodnich spędza przed ekranem telewizora, komputera między 40 a 45 godzin. Starożytni Grecy mówili, że człowiek jest tym, co je, a więc tym, czym się karmi, ale także karmi nie tylko fizycznie, ale też duchowo, intelektualnie. I taki przekaz przez te kilkadziesiąt godzin w tygodniu to jest, można powiedzieć, katecheza tego świata. I obraz tego świata jest kompletnie wykoślawiony właśnie przez te bodźce, przez te sceny, o których teraz mówiłem. I co ma naprzeciwko Kościół? Godzinę, dwie, trzy w tygodniu, dwie godziny katechezy, jedną godzinę mszy. I to i tak w niezłym przypadku, jeżeli mówimy o dzieciach, które chodzą do kościoła i chodzą na katechezę. A jeżeli nie, to ile minut przeciwko tym 40 paru godzinom tygodniowo? Ja niedawno miałem takie doświadczenie, że w ramach pewnej wymiany międzyszkolnej przyjechały do mnie do domu dwie osoby z Belgii, dwóch nastolatków, 17 lat, licealistów z Liège. I zobaczyli u mnie w domu na ścianie portret Jezusa. Taki typowy portret z koroną cierniową, no jakby no nie można się pomylić, tak? To jest Jezus Chrystus. I oni nie wiedzieli, kto to jest. Z Belgii po 17 lat nie wiedzieli, kto to jest. Pytali, kto to jest Jezus. A kto to jest Jezus? Nie wiedzieli. W Norwegii był taki eksperyment na uniwersytecie. Studentom, kilkudziesięciu studentów, przeczytano im fragment z Księgi Rodzaju, jak Abraham ofiarowuje Izaaka na górze Moria, podnosi nóż. No i w tym momencie czytający przerwał i zapytał zebranych, kto wie, co było dalej. No i nikt nie wiedział. I to byli studenci, przyszłe elity narodu. Nikt nie wiedział, co było dalej. I kiedyś człowiek, obcując z kulturą, jaka była, a była to kultura chrześcijańska, to naturalnie nasiąkał tym, co w tej kulturze było, tymi treściami chrześcijańskimi. Dzisiaj człowiek, jak obcuje z kulturą, to nie ma szans zetknąć się z przekazem chrześcijańskim, zwłaszcza z tą kulturą, jaką widzimy dzisiaj w mediach. I widzimy, że ten obraz jest zafałszowany, że te treści chrześcijańskie są rugowane. Z jednej strony motywem jest pieniądz, to o czym tutaj już mówiłem, że dla zysku się tak deformuje obraz świata, żeby ludzi bardziej wciągnąć w ten przekaz. Ale jest też druga motywacja, to jest ta władza, to jest to, o czym mówił Jan Paweł II, kiedy wspominał o tej walce między Kościołem a antykościołem, siłami ewangelizacji i antyewangelizacji. I to widać bardzo wyraźnie w wielu momentach w kulturze. Podam kilka takich przykładów, bo myślę, że one jakby pokażą nam, jak to funkcjonuje. Konfucjusz, wielki chiński mędrzec, kilka wieków jeszcze przed Chrystusem, powiedział takie słowa: jeżeli chcemy zmienić świat, najpierw trzeba zmienić język. I zauważmy, że wszystkie wielkie rewolucje zaczynały się od zmiany języka. Najpierw filozofowie oświecenia wykonali wielką pracę, żeby stworzyć encyklopedię, czyli nazwać na nowo świat, zmienić pojęcia, i dopiero potem wybuchła rewolucja. Tak samo Sowieci dbali o to, żeby stworzyć tą swoistą komunistyczną nowomowę, tą nomenklaturę, dzięki której ten świat będzie zmieniany. Dlaczego? Bo
my poprzez słowa nie tylko nazywamy świat, ale nadajemy mu sens. I także przejmujemy przez słowa nad nim władzę. Bo kiedy Adam i Ewa są stworzeni w raju, to Bóg każe Adamowi nazywać poszczególne rzeczy, poszczególne istoty. Adam nazywa świat, a w ten sposób nadaje mu sens i czyni sobie ziemię poddaną. Jest tylko jedna istota, której Adam nie nadaje imienia, to jest Bóg. I to Bóg dopiero objawia swoje imię i to Bóg nadaje to imię Adamowi. I zauważmy, że zmienia się dzisiaj wiele pojęć, a inne się zupełnie wprowadza do obiegu, które nie istniały, ale po to, żeby właśnie zmienić nasz ogląd świata. Podam taki przykład: tolerancja. Otóż klasyczna definicja tolerancji wywodziła się od łacińskiego słowa tolerare, czyli cierpieć coś, znosić coś. Czyli nie zgadzam się z twoimi poglądami, no ale muszę je ścierpieć, jestem w stanie znosić to, że ty je głosisz, ponieważ gdybym ci się sprzeciwstawił siłą, to wyszłoby z tego jeszcze większe nieszczęście. Więc znoszę to, co mówisz. Ale dzisiaj, jak się prześledzi słowniki, to się okazuje, że tolerancja oznacza życzliwą otwartość i akceptację. Czyli jestem nietolerancyjny, jeżeli się w pełni z tobą nie zgadzam. To jest zupełna zmiana znaczenia tego słowa. Także widzimy, jak zmienia się znaczenie słowa, jak właściwie jest nowe słowo wprowadzone dzisiaj, homofobia. Przecież etymologicznie homo to jest człowiek. Homofobia logicznie, etymologicznie to jest wstręt do człowieka, awersja do człowieka. I zauważmy, że ten przytrostek homo, który w rzeczywistości oznacza człowieka, został w tej chwili jakby zaanektowany przez lobby gejowskie. Niedawno w Poznaniu taka była sonda uliczna, że pytano ludzi na ulicy, właściwie kobiety na ulicy, co by pani zrobiła, gdyby się pani dowiedziała, że pani mąż jest homo sapiens? No i niektóre kobiety, nie, mój mąż homo sapiens w życiu, to wykluczone, absolutnie nie. Więc okazuje się, że już ten przedrostek homo, który oznacza człowieka, już tak mocno przylgnął do pewnej orientacji seksualnej, że zupełnie zmienił swoje znaczenie. Zauważmy też, jak dzisiaj jest odbierane słowo aborcja. Bo generalnie, czym jest aborcja? No, zabiciem dziecka poczętego, dziecka nienarodzonego. I w prawodawstwie wielu krajów, jak się prześledzi, ja akurat śledziłem to prawodawstwo proaborcyjne i we Włoszech, i we Francji, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, to tam nie ma sporu, czy to jest człowiek, czy to nie jest człowiek, tylko jest mowa o tym, że w pewnym okresie życia, tego życia prenatalnego, płodowego, ten człowiek zostaje wyjęty spod ochrony prawnej państwa. Więc tam nie ma zaprzeczenia, że to nie jest istota ludzka, tylko tam jest pozbawienie go ochrony prawnej państwa w pewnym momencie jego życia. Ale jak prześledzimy media, większość mediów, to nie natkniemy się na określenie zabicie dziecka nienarodzonego, unicestwienie istoty ludzkiej. Tylko jakie są słowa? Jest aborcja, przerwanie ciąży, spędzenie płodu. Proszę sobie wyobrazić, że w oficjalnych dokumentach ONZ-u aborcja się nazywa powrotem do zdrowia reprodukcyjnego. No to jest, tak naprawdę jest napisane w tych dokumentach. Ale czemu służą te zabiegi językowe? Dlaczego nie mówi się, że to jest dziecko narodzone, tylko płód, zygota, zlepek komórek? No właśnie, ta operacja semantyczna ma swój określony cel. Chodzi o to, żeby tą ludzką istotę odczłowieczyć, zdehumanizować, żeby nazwać ją mianem przedmiotu, rzeczy,
płodu, zygoty, zlepka komórek, bo jak nazywamy, tak myślimy. Jak myślimy, tak postępujemy. I w ten sposób poprzez nazywanie rzeczy inaczej zmieniamy ludzkie myślenie, a potem postępowanie. I następuje potem proces odwrażliwienia, obojętności, a na końcu nawet wręcz akceptacji. Bo tak te procesy społeczne, mentalne przebiegają. Inną taką metodą też, która jest dzisiaj bardzo rozpowszechniona, jest powoływanie się na tak zwane anonimowe autorytety. To jest pojęcie, które wymyślił taki psycholog społeczny Erich Fromm w swojej książce Ucieczka od wolności. I on tam pisał, że dzisiaj wmawia się ludziom, żeby odrzucili autorytety oficjalne, takie jak rodzina, kościół, szkoła, a zamiast tego wybrali całkowitą wolność i podejmowali wszystkie swoje decyzje suwerennie. Ale, pisał Fromm, to jest złudzenie, to jest iluzja, dlatego że nikt z nas nie jest sam dla siebie autorytetem we wszystkich dziedzinach i zawsze potrzebujemy jakichś drogowskazów, jakichś punktów odniesienia, jakichś wskazówek. I jeżeli odrzucimy autorytety oficjalne, to nie jest wcale tak, że zyskamy wolność, ale wtedy wpadamy pod wpływ autorytetów anonimowych, które nam pewne wybory podsuwają, a niekiedy narzucają w sposób ukryty. To jest taka perswazja niejawna. I wśród tych autorytetów anonimowych Fromm na pierwszym miejscu wymieniał m.in. autorytet nauki oraz opinii publicznej, zdania większości. I właśnie ten autorytet zdania większości, opinii publicznej jest dzisiaj bardzo często wykorzystywany do narzucania pewnych poglądów. I to widzimy chociażby w kwestii sondaży i badań opinii publicznej. Jest też takie bardzo ciekawe badanie innego psychologa społecznego, które pokazuje, jak ten mechanizm działa, Salomona Asha, który w czasie wojny, w 1943 roku, na jednym z uniwersytetów amerykańskich zrobił taki eksperyment, że wprowadzano do sali 9 studentów. 8 było wtajemniczonych, o co chodzi, a 9 nie. I pokazano im na ścianie 2 odcinki, krótki i długi. I tych 8 wtajemniczonych mówiło, że krótki jest długi, długi jest krótki. I tak mówił pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Dochodziło do 9, no i ten miał poważną zagwozdkę, no bo widział, że długi jest długi, krótki jest krótki, ale wszyscy mówią inaczej. No i jak tu się zachować? I się okazało, że 35% tych studentów odpowiedziało, że długi jest krótki, krótki jest długi. 35%. I nie jakichś analfabetów gdzieś z zapitej dechami wiochy. Nie, to byli studenci przyszłej elity narodu. I proszę sobie wyobrazić, że kilkanaście lat temu na Uniwersytecie w Gdańsku, kiedy tam opowiedziałem tę historię znajomym studentom, oni powtórzyli ten eksperyment tam na swoim roczniku na wydziale. To był rok 2007 i 71% tych studentów powiedział, że krótki jest długi, długi jest krótki. 71. I proszę zobaczyć, tu nie trzeba żadnych wielkich środków, żadnych skomplikowanych mechanizmów. 5 minut i człowiek powie, że długi jest krótki, krótki jest długi. Czarny jest biały, biały jest czarny. Cała operacja zajmuje 5 minut i człowiek jest w stanie zaprzeczyć temu, co widzi. I ten mechanizm, zresztą on się doskonale ten mechanizm opisał Jan Christian Andersen w Nowych szatach cesarza, kiedy też widzimy, że wszyscy ci dworacy, ten tłum mówi, że cesarz ma szaty i tylko dziecko, które nie jest wprowadzone w te gry społeczne, patrzy na to wszystko takim czystym wzrokiem, tylko ono jest w stanie dostrzec, że król jest nagi. I ten mechanizm jest bardzo często wykorzystywany dzisiaj w badaniach opinii publicznej, które często nie służą temu, żeby badać tą opinię, ale temu, żeby ją kształtować, formować. No, a wszystko zależy od tego, chociażby jak zadamy pytanie.
No bo jeżeli zadamy pytanie tak, 90% ludzi uważa, że to dobre, a pani? No tak, jak 90% uważa, że dobre, no to ja nie mogę być w mniejszości. Bo dzisiaj właśnie człowiek się boi być w mniejszości, czyli stać się obiektem pewnych drwin, ataku, wobec tego lepiej się przyłączyć do większości. Tak jak właśnie było w tej baśni Andersena i w tym eksperymencie Salomona Asha. Kolejnym takim, też taką pułapką, na którą chciałbym Państwa wyczuć, jest twierdzenie o tak zwanej neutralności światopoglądowej mediów. Że mówi się, że media muszą być neutralne światopoglądowo. Ale tak naprawdę nasz światopogląd opiera się na wyborze między dobrem a złem. Na pewnym systemie wartości. I media nie są robione przez bezduszne roboty, ale przez ludzi. I ci ludzie mają swój światopogląd, mają jakąś wizję dobra i zła. I przez filtr tego swojego osobistego doświadczenia, tych poglądów, oni przepuszczają te informacje i je kształtują. Dlatego coś takiego jak neutralność światopoglądowa w mediach nie istnieje. I często za parawanem neutralności światopoglądowej kryje się przekazywanie konkretnego światopoglądu. Podam taki przykład. Kiedyś, jak jeszcze w latach 90. robiłem programy dla TVP, to podawano właśnie taki przypadek programu, który miał być rzekomo neutralny światopoglądowo. To był program dla młodzieży, w którym postawiono takie pytanie. Czy jak ktoś kogoś zarazi specjalnie, celowo, z premedytacją wirusem HIV, to jest to dobre czy złe? No i z jednej strony się wypowiadali ludzie, że to jest złe, bo no jednak zarażenie kogoś śmiertelną chorobą. Z drugiej strony mówili ludzie, że no to nie można powiedzieć, że to jest takie złe, bo człowiek ma prawo do tego, żeby chronić własną prywatność, więc nie może tej drugiej osobie tego mówić. I tutaj właśnie to prawo do własnej prywatności jest wyższe niż prawo ostrzeżenia przed tą chorobą. I to byli etycy z tytułami profesorów, wykładowcy akademiccy. Takie rzeczy mówili. Na końcu wyszła pani, która ten program prowadzi i powiedziała, no świat jest tak skomplikowany, życie jest tak złożone, że dzisiaj nic na pewno nie można powiedzieć. I tak naprawdę my nie wiemy, czy to jest dobre, czy to jest złe. Więc można by rzec, że idealny przykład neutralności światopoglądowej. Jedni mówią dobro, drudzy mówią zło, na końcu pani wychodzi, nic nie wiadomo. Ale w rzeczywistości za tym się kryje konkretny wybór światopoglądowy, bo kiedy zacieramy różnicę między dobrem a złem, wkraczamy w pewien obszar szarości i to zawsze odbywa się kosztem dobra. Nigdy rozmywanie granic między dobrem a złem nie odbywa się kosztem zła. Zawsze odbywa się kosztem dobra. I rzekomo mamy do czynienia z neutralnością światopoglądową, ale w rzeczywistości mamy do czynienia z konkretną światopoglądową ofertą, która używa pewnej zasłony, pewnego parawanu. I chciałbym tu przywołać taką bardzo celną wypowiedź Marshalla McLuhana. To był taki wybitny kanadyjski teoretyk komunikowania masowego. On kiedyś zapytał swoich studentów, czy wiecie, jak się łowi dzisiaj dusze ludzkie? No oni powiedzieli, że nie wiedzą. I on mówi, w czasach apostolskich dusze ludzkie łowiono wędką. Że apostołowie, kaznodzieje szli ze wsi do wsi, z miasta do miasta i głosili ustnie Ewangelię. Później, od czasów wynalezienia czcionki, druku, zaczęto łowić dusze ludzkie siecią. I to były broszury, czasopisma, książki. A dzisiaj nie łowi się ani wędką, ani siecią, tylko dzisiaj się łowi dusze ludzkie inaczej. Mianowicie wymienia się wodę. Wymienia się środowisko naturalne człowieka. I to robią elektroniczne środki masowego przekazu. To przypomina proces gotowania żaby.
że jak się żabę wrzuci do garnka, to wiecie Państwo, jak się wrzuci do wrzątku, to żaba od razu poczuje, że jest gotowana i będzie reagować. Jak się włoży do garnka z zimną wodą i się będzie stopniowo podgrzewać, to żaba się ugotuje bez protestu, bo nie poczuje tego. I w tym procesie wymieniania wody my jesteśmy takimi żabami, że dzisiaj większość informacji nie czerpiemy o świecie z własnego doświadczenia, tylko z mediów. I te media budują nam konkretny świat. I zauważcie Państwo, że pewne programy, które jeszcze niedawno w telewizjach były o 23, zaznaczone jeszcze takim czerwonym znaczkiem, że tylko dla dorosłych, są dzisiaj o godzinie 20, już bez takiego znaczka. Że pewne rzeczy, które uważaliśmy za zboczenia jeszcze 15 lat temu, dzisiaj są uważane powszechnie za normalne. I czy ktoś z Państwa jest w stanie wskazać konkretną datę, konkretną cezurę czasową, że stało się to w tym, a nie w tym momencie? No nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy to się zmieniło. Bo to jest właśnie ten proces. Proces wymieniania tej wody, zmieniania tego naszego środowiska naturalnego, bo naszym środowiskiem naturalnym staje się już powoli ta rzeczywistość informacyjna, przestrzeń medialna. I to ona kształtuje to nasze myślenie o świecie. To ona dzisiaj buduje kulturę w największym stopniu. I teraz można się zapytać, jak człowiek obserwuje te procesy społeczne, jakie zachodzą, kulturowe, zwłaszcza w naszej cywilizacji, dlaczego tak się dzieje? I często słyszymy taką odpowiedź, no bo takie są naturalne procesy, że taka jest konieczność dziejowa, że już taki jest determinizm historyczny, że taka sekularyzacja, laicyzacja musi postępować, że to jest jakby logiczne. No ale to nie jest tak, że kultura to są żywioły przyrody, coś jak trzęsienia ziemi, na co nie mamy wpływu. No kultura jest tworzona przez ludzi. Kultura jest dziełem ludzi. Jeżeli Jan Paweł II mówi wyraźnie, że toczy się bój o duszę świata właśnie w kulturze i właśnie na tych nowych areopagach, czyli w świecie mediów, kultury jest on najsilniejszy, to pokazuje, że nie mamy do czynienia z jakimiś bezosobowymi siłami, tylko że mamy do czynienia właśnie z konkretnymi środowiskami, z konkretnymi propozycjami ideowymi i że toczy się tutaj naprawdę konkretna walka. I gdyby próbować się zastanowić, dlaczego tak się dzieje, że ta sfera kultury dzisiaj została zdominowana przez lewicę, a właściwie niekiedy przez lewactwo, to należałoby się cofnąć o ponad 100 lat do czasu I wojny światowej, kiedy komuniści wiązali wielkie nadzieje z wybuchem wojny, bo im się wydawało, że jak robotnicy dostaną broń do ręki, to ją obrócą przeciwko burżuazji, przeciwko klasom posiadającym, a tymczasem zamiast wywołać rewolucję, ci robotnicy walczyli w szeregach tych różnych armii narodowych. I wtedy taki włoski ideolog komunistyczny, zresztą założyciel, przewodniczący włoskiej partii komunistycznej, Antonio Gramsci, próbował odpowiedzieć, dlaczego tak się stało. No i doszedł do wniosku, że ludzie nie są w stanie rozpoznać swojego własnego interesu. A dlaczego nie są w stanie rozpoznać swojego interesu? Bo mają zafałszowaną świadomość. A dlaczego mają zafałszowaną świadomość? Bo mają światopogląd chrześcijański. Dlatego pierwsze, co trzeba zrobić, zniszczyć światopogląd chrześcijański. I Gramsci przedstawił odwrotną metodę dochodzenia do władzy niż Lenin. Bo Lenin uważał, że trzeba zdobyć władzę, jak się ma te środki polityczne, to się będzie siłą wprowadzić komunizm. A Gramsci mówił nie, że to się nie uda, że to trzeba robić inaczej. I zaproponował tak zwany długi marsz przez instytucje, że trzeba przejmować instytucje kultury, trzeba przejmować szkoły, kina, teatry, redakcje, uniwersytety, wytwórnie filmowe i nasycać przekaz ideami antychrześcijańskimi,
lewicowymi. I wtedy ludzie, tak jak o tym mówiłem, o tym gotowaniu żaby, o tej zmianie wody, sami przejmą światopogląd lewicowy, nawet nie wiedząc o tym, że stają się zwolennikami światopoglądu lewicowego. I ta metoda Gramsciego została powszechnie przyjęta przez nową lewicę. I to jest właśnie ta ich strategia długiego marszu przez instytucje, wchodzenia w instytucje kultury i zmieniania kultury. I dzisiaj, jak się obserwuje, to ten marsz opanowywania kolejnych instytucji na przykład idzie w stronę przedszkoli i żłobków. Że wprowadzanie ideologii gender do przedszkoli, do żłobków, no czym jest? No opanowywaniem kolejnych instytucji. Bo oni mówią, że jak nie zdobędziemy, że jak nie zdobędziemy przedszkoli, to nie zdobędziemy tej młodzieży, że trzeba jak najwcześniej mieć wpływ na dzieci. A takim marzeniem w ogóle tej nowej lewicy, i to już uczniowie Gramsciego wprost w latach 30. mówili, byłoby wtedy, gdyby nastąpiło wrogie przejęcie kościoła. Gdyby ten długi marsz przez instytucje zakończył się przejęciem instytucji kościoła. I w pewnym momencie rzeczywiście te idee bardzo mocno weszły do kościoła. Mówię tutaj o teologii wyzwolenia, która była zwłaszcza silna w krajach latynoskich. I wtedy na szczęście Jan Paweł II i ówczesny prefekt Kongregacji Nauki i Wiary, kardynał Józef Ratzinger, zatrzymali ten marsz teologii wyzwolenia, która była taką mieszanką chrześcijaństwa i marksizmu. I głosiła Chrystusa z karabinem, a nie z krzyżem na ramieniu. I Jan Paweł II mówił dalej w tej książce Przekroczyć próg nadziei, żeby nie bać się wchodzić na te areopagi. Że chociaż tam toczy się ten najbardziej zażarty bój, to żeby nie bać się wkraczać tam. Bo jeżeli my odpuścimy chrześcijanie świat kultury, to przegramy. I dlatego tak ważne jest wchodzenie w świat mediów. Pamiętam, że kiedy jeszcze żył Jan Paweł II, byli u niego z wizytą ad limina biskupi polscy i mu się tak żalili, że właśnie w tych mediach jest taka agresja przeciwko Kościołowi, że trudno się temu przeciwstawić. Jan Paweł II powiedział im jedną rzecz. Ale słuchajcie, ale wy macie coś, czego oni nie mają. Macie prawdę. Bo żeby mówić prawdę, nie trzeba mieć jakichś wielkich środków, nie wiadomo czego. Bo jak mówi deklaracja o wolności sumienia Dignitatis Humanae Soboru Watykańskiego II, prawda narzuca się mocą samej prawdy. Silnie, a zarazem łagodnie. I wspomniany przeze mnie Marshall McLuhan, ten, który mówił o tym łowieniu dusz. Jak on uwierzył w Jezusa? Jak on pogłębił swoją wiarę? On studiował techniki manipulacyjne i postanowił sprawdzić, czy Jezus manipulował. I wziął wszystkie cztery Ewangelie i sprawdził wszystkie słowa i czyny Jezusa pod kątem technik manipulacyjnych. I się przekonał, że nie było ani jednego momentu, w którym Jezus Chrystus by manipulował. Były takie momenty, że wystarczyło, żeby pstryknął palcem, żeby jeden drobny gest, a rzeczywiście by ludzie za nim poszli. A jednak nigdy tego nie zrobił. I dla McLuhana to był taki dowód, że jeżeli Chrystus nigdy nie zmanipulował, zawsze mówił prawdę, to jeżeli mówił, że jest Synem Bożym, że jeżeli będzie z nami do skończenia świata, to znaczy, że to jest prawda. I to jest ta broń rzeczywiście, którą ma chrześcijaństwo, ma Kościół, bo żeby konstruować niekiedy te fałszywe przekazy, naprawdę trzeba się nieźle natrudzić, wiele środków mieć do dyspozycji,
A prawda, jak mówi, narzuca się mocą samej prawdy, silnie, a zarazem łagodnie. I na szczęście my w Polsce mamy takie środowiska, które wchodzą odważnie na te nowe areopagi, nie boją się mówić prawdy, głosić Chrystusa ukrzyżowanego. No i bardzo się cieszę, że mogę właśnie być tu w Toruniu, gdzie jest siedziba Radia Maryja, bo Radio Maryja, Telewizja Trwam są właśnie taką odpowiedzią na to, na ten apel Jana Pawła II, żeby wchodzić na te areopagi. Właśnie głosząc tam to, co mówił święty Paweł na areopagu w Atenach, Jezusa Chrystusa i to zmartwychwstałego. Ale jak zobaczymy na tą historię świętego Pawła w Dziejach Apostolskich na areopagu, to jest taka misja świętego Pawła, gdzie właściwie nie udaje mu się nikogo nawrócić. Dopiero później się tam po wszystkim do niego tak potajemnie dwie osoby przyłączają. Między innymi dlatego, że święty Paweł poszedł tam sam, bez, nie było z nim ani Sylasa, ani Barnaby, ani nikogo innego i dlatego na te areopagi nie można wkraczać samemu. To jest naprawdę bardzo niebezpieczny świat i trzeba mieć pewną wspólnotę. I tutaj każdy, kto wchodzi na te nowe areopagi, musi być otoczony właśnie taką opieką duchową, modlitewną. I dlatego, jeżeli Radio Maryja, Telewizja Trwam wchodzą w ten świat, gdzie toczy się najbardziej zajadły bój o dusze ludzkie, to naprawdę one potrzebują waszej opieki modlitewnej, waszego wsparcia duchowego, bo bez tego ta misja się nie powiedzie. Dlatego kończąc, zachęcam państwa do wzięcia udziału w wojnie o duszę świata i do wspierania właśnie tych dzieł, które tę walkę podejmują, tak jak Radio Maryja, Telewizja Trwam. Dziękuję, Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bóg zapłać.